Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam legendę o tym, jak Morze Bałtyckie stało się słone. Dawno, dawno temu, nad brzegiem Bałtyku, mieszkał pewien człowiek. Wiódł on spokojne i dostatnie życie. Chętnie pomagał innym. Niewiele osób wiedziało, że człowiek ten znajduje się w posiadaniu niezwykłego przedmiotu. Młynka, który wytwarzał sól. A w dawnych czasach sól była niezwykle droga. Bardzo niewiele osób stać było na to, by posiadać jej większą ilość. Pewnego dnia do domu nad brzegiem morza zapukał pewien chłopiec. Był brudny i zmęczony. Nieśmiało poprosił gospodarza o pomoc. Otrzymał jej aż nadto, bo poza ciepłym posiłkiem zaproponowano mu także nocleg. Gdy gospodyni przyrządzała w kuchni kilka pysznie pachnących potraw, chłopiec przyjrzał się, jak w ręku gospodarza znalazł się niezwykły przedmiot. Chłopiec z zaciekawieniem przyglądał się, jak z niepozornego młynka leci sól i doprawia wszystkie potrawy. W nocy chłopiec długo nie mógł zasnąć i rozmyślał nad tym, jak bardzo mógłby się wzbogacić, gdyby posiadał nieprzebrane ilości soli. Postanowił ukraść młynek i udać się statkiem na północ, gdzie wzbogaciłby się, handlując tym niezwykle cennym surowcem. Jak postanowił, tak zrobił. Ukradł młynek i udał się do pobliskiego portu, gdzie wsiadł na odpływający właśnie statek. Kiedy był już daleko od brzegu, wyciągnął młynek i chciał go wypróbować. Młynek ożył w jego rękach, korbka zaczęła się obracać i zaczęło wysypywać się z młynka sól. W bardzo szybkim tempie wszystko pokryło się grubą warstwą soli. Chłopiec chciał zatrzymać młynek, niestety nie wiedział jak. W pewnym momencie młynek wypadł mu z rąk i wpadł do wody. Słodkie wody Morza Bałtyckiego bardzo szybko zasoliły się i pozostały takie do dzisiaj, ponieważ młynek leży gdzieś na dnie i obracającą się korbką wciąż wytwarza sól.